Woli musi sobie zdawać sprawę, czyli mieszkańcy tego Wolina muszą zdawać sobie sprawę, że kotwiczy, że parkuje tutaj jacht, który jest ostatnim Mohikaninem. I trzeba dużego wysiłku, pomocy jakiejś, zaangażowania, żeby ten elem no, ciągle pływał i już, żeby drewno pływało. To jest polska konstrukcja. Typ tej konstrukcji to jest Konrad 2. Tych Konradów 2 zrobiono w czasie 14. To jest jedyny, o ile wiem, który pływa. Elem dawniej się nazywał Pomorzanin. Został zbudowany w 1962 roku w Szczecinie. Służył albo pełnił służbę w szeregach Wojsk Ochrony Pogranicza. Do nas, do Wolina trafił w 1990 roku. Na początku pływaliśmy tym elemem kompletnie nic jemu nie dając. No ale cóż, drewno wymaga pracy. W pewnym momencie elem się upomniał o to, co jest mu należne. Od 2010 do 2015 roku elem przechodził bardzo poważny remont i w 2015 roku został zwodowany. Można by taki przelicznik zrobić, że 10 dni roboty, jeden dzień pływania. Zawsze trzeba coś zrobić. Trzeba wyczyścić pokład, wyczyścić kadłub, uszczelnić ten kadłub, wymalować, wyszpachlować, wymienić jakieś elementy. Zawsze coś nowego wychodzi. Żeby jacht pływał, to można porównać do takiego powolnego jedzenia słonia. Trzeba po kawałku to zrobić, tak? Aż się tego słonia całego zje i jak będzie zrobione. Nawet nie spodziewałem się, że można polubić drewniane jachty. Można polubić żmudną pracę, która wymaga cierpliwości, samozaparcia, wytrwałości i którą trzeba ręcznie wykonać. Drewno może w jakiś sposób zaczarować. Pobudowaliśmy na regaty i wygraliśmy. Jak komunikat był tej komisji regatowej, to powiedzieli tak, elem pierwszy w czasie rzeczywistym i pierwszy po przelicznikach. To nie jest to, że się stoi na przykład na pierwszym miejscu, tak? I się wygrywa i słyszy się hymn. Sukces to jest to, że trzech ludzi przez 5 lat własnymi rękoma remontuje jacht, który jest żywą historią szkutnictwa polskiego. I ten jacht schodzi do wody i bezawaryjnie pływa. To jest sukces. Z tym elementem to jest tak, że dobrze, że on jest. Można wejść, przyjść i zobaczyć, jak jacht Konrad II został zaprojektowany przez Polaków, w jakiej on kondycji jest i jak on sobie daje radę. To jest takie żywe muzeum. Pływamy na żywym eksponacie, który jest niepowtarzalny i tych eksponatów jest bardzo niewiele. To jest jedyny, który pływa. Nie mamy wielkiego zaplecza w postaci bogatego miasta, bogatego sponsora i tak dalej. To jest wszystko robione na zasadzie zrobimy to sami. No cóż, jest jak jest. Nie wiem, jak ja się uwikłałem w to, wiesz? Bo mi bardzo zależy na tym elemie, wbrew pozorom. Mi bardzo zależy, nie? I tak stwierdzam, że no, taka łódź pójdzie w diabły. Z drugiej strony tyle łodzi już poszło w diabły. Kto się tym przejmował? No kto?